Ej, mobiliki, tu z tej strony Szmitu, a to jest już kolejny Let's Play z Etwio z tej Across America. Już teraz wiemy dlaczego dał mnie tego save'a co trzeba. Po prostu nie zdążyłem zapisać tamtej gry. Tylko nie wiemy dlaczego. Więc postanowiłem zrobić to od nowa. Czyli albo znaleźć ładunek, albo muszę pojechać po towary specjalne. Ja nie będę marnować gdzieś tak 20,5 godziny na poszukiwanie no wiecie czego, ładunku specjalnego, więc postanowiłem znaleźć jakiś inny. Mrożonki, mrożonki, wybierzemy tamę na końcu. Tylko uwaga, uwaga. A, good master, czyli żarcik. Gdzie? To Gritwilsk. Musiałbym zawrócić na zachodnie wybrzeże. Trudno, ale też pojadę na wybrzeże Zatoki Meksykańskiej. Co my tutaj mamy? To umiem, przepraszam. Się tak pęknąłem. Dobra. Ja pamiętam, czy przyjechaliśmy. Ale jak pamiętam, to kiedy się stamtąd, no znaczy tam dostarczyliśmy pierwszy specjalny ładunek. Dobra. Zobaczmy co jak. Dziewięćdziesiątka, potem 15. Wymyśliłem taki plan na przyszłość. Że najpierw do swojego domu rodzinnego, czyli do Los Angeles, a potem my pojeździmy wzdłuż południowego wybrzeża, czyli najpierw LA Houston, a potem Houston Miami. Gdyby był nieco bardziej popularniejszy, to by jeden z widzów poprosił o to o jakieś wyzwanie, o challenge jakiś, że jak na przykład mamy dostarczyć ładunek z jednego wybrzeża na drugie. Ale ten challenge sam wymyśliłem i sam to zrobiłem w Haulinie. Czyli San Francisco, Vegas, Vegas, Chicago i Chicago, Nowy Jork. O Jezus. I tak jak powiedziałem na początku tego odcinka, popełniłem jeden błąd, że źle wczytałem grę. I
Już teraz ogarniam dlaczego. Bo ja nie zdążyłem zapisać gry dwa odcinki temu. Czyli gdzieś tak tydzień temu prawie. No i idiota na mnie trąbi. Ten odcinek będzie się nazywał Transport Trans Północnoamerykański. A tamten odcinek z Howlina mogłem nazywać normalnie. Trasa Trans Wschodniowybrzeżna. Na przykład. A! Zapomniałem o czymś wspomnieć, że do odcinka z American Long Haul wkleiłem kawałek z Howlina. Więc tym nie musicie się przejmować. Bo ja nie będę już drugi raz odcinka robił. Kurwa, tamten... Tracker drąbił. A ja nie zdążyłem. Bo ja byłem pojarany rozmową z wami. A. Stacja kontroli wagi. Jeżeli nie wjadę, to do spotkań mnie mam, tat. Wysokości gdzieś tak 10 tysięcy dolarów. Ale nie wiem jak w Polsce, bo pewnie... nie cię piali. Dziwne, dlaczego tak świętnie? Nie no, tak długo nie zdążyłem. Pierdzielić to. Ważyłem, ale nie pokazał mi się komunikat. No dziwne. Ta, wiem. Poszukałem to w poprzednim odcinku, a teraz nie dalej. O. Policja. Świetnie. W naszych gierkach. Czyli miał na myśli konwoja Howlina oraz American Long Haula. Że jeżeli będziemy na tepecie, no to już koniec gry. Zero, nic, trzeba by zapisać je od nowa. Nie no, wiecie dlaczego tak tnie? Dobry panie Wazo. I żegnam pana Wazę. Pewnie 1000 dolarów mi zajmował. Chowo do policji. Thank you.
Przepraszam. Co ten kutawany się trąbi? Dobra. Chciał pan wolny pas? Proszę bardzo. I właśnie wchodzimy w górskie rejony. Ja nie mogę, co za lama... Nie trąb dla mnie, dobre? Chamstwo w państwie, kurczę, no. Każdy jest chamem. Dobra, to prosto. To będzie droga. To są te... To... Ace... Elace... jak się czyta? O, gratuluję. Nie do ciebie, do przeciwnika mówię. Poczekaj chwilę. Wiem i mam to gdzieś. Thank you.
Dobra, poszukajmy coś nowego. A nie, najpierw potrzeba by zatankować. Najbliższa stacja benzynowa jest na południowy zachód stąd. Jakieś utrudnienie. Przepraszam na chwilę. Czyż było to jasne, anielki? Śnieg! Ho ho ho, ho ho ho, ho 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 ho. Ale święta dopiero co za pół roku. Wspomnienia, wspomnienia, wspomnienia. No ta. Ale niestety teraz są deszczowe zimy. A jeśli nie, dopiero jakiś na jakiś czas. Przy takiej prędkości jeszcze troszkę pojedzie. Przetrwać do stacji, kurwa, proszę cię. 35 mil? 25 mil?
Jeb. Jezu. Czekam jak tu w... Świetnie, musiałbym... Wiem. Jak tu siedzący panie po 911. Jezu Chryste, już się znalazłem. Dobra, pojedziemy tam na stację. Dobra. Naprawiamy. Dobra, tak więc gdzie się znajdziemy na Seattle, więc przyjadę tam osobiście, więc dziękuję za obejrzenie, zapraszam również na Facebooka oraz subskrybować mój kanał. Tak więc do zobaczenia.